Aloha moi drodzy, udanego Sylwestra Wam życzę, a Ty, tak Ty, zostaw teraz w tym momencie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i powiedz swoim znajomym, którzy mnie oglądają, żeby weszli na ten film i posłuchali, jeżeli chcą mieć mnie w znajomych. Jeszcze przed rozpoczęciem musi być intro, więc intro i zaczynamy. Jak mogliście oglądać, zauważyć, taki film był już na moim kanale, jednak sporo osób albo o tym nie wiedziało, albo nie oglądało, albo mają to gdzieś. A później się pytają: ej Chloe, za co to dajesz do znajomych? No to teraz Wam powiem. Pierwszy sponsor dzisiejszego odcinka, pomimo tego, że przez cały czas powtarzam dosłownie to samo, moi drodzy, zawsze znajdzie się osoba, nawet więcej, które zaczną zadawać po raz kolejny dane pytania, a mianowicie właśnie za co dodaję, przyjmuję do znajomych, jak kto woli. I jak wiecie, mam dość dużo kont na MSP. No ale oczywiście na większości nie gram. Głównie gram oczywiście na koncie Chloe. Chloe to jest moje główne konto, kto by się nie domyślił. I zazwyczaj wszyscy z Was chcą, abym przyjęła ich na głównym koncie. Albo się prujecie, że dlaczego nie przyjmiesz mnie do znajomych? A dlaczego to jest sraka tak i owak? Moi kochani, youtuberzy nie przyjmują wszystkich konkretnie do znajomych, bo mieliby lagi. Ja przy 1109 przyjaciół, przy dobrym komputerze, przy dobrym internecie potrafię mieć lagi. Zazwyczaj te lagi są powodowane tylko i wyłącznie przez to, ile rzeczy mam na MSP. Na przykład lagują mi się prezenty, albo jeżeli daję komuś coś z listy. Ale także lagi są czasem spowodowane ilością znajomych, no i przede wszystkim też pozdrami. Co prawda, chciałabym Was wszystkich pododać na jedynym koncie, na przykład na moim głównym Chloe, aby wszyscy mieli możliwość mieć mnie w znajomych. No ale jak już wspomniałam, przez lagi jest to niestety, ale niemożliwe oraz Movistar Planet daje nam głupi limit znajomych. Ale spokojnie, spokojnie, przychodzę Wam z pomocą. Zacznijmy od Chloe. Sporo osób denerwuje się, kiedy nie przyjmuje ich za dripy, bo tutaj nie przyjmuję za dripy po prostu. Na Chloe dodaję do znajomych za dużą pomoc w levelu, a przede wszystkim jak opróżniam skarbonkę i magazyn, jeżeli mam Bostera, to biorę pod uwagę osobę, która daje mi najwięcej autografów i oczywiście ją wtedy sobie tutaj do znajomych dodam. Albo jeżeli widzę, że jakaś osoba daje mi sporo autografów, bądź po prostu widzę, jak nie mam chat offu, że pomaga mi w levelu, to wtedy także ją dodaję. Jak i dodaję kogoś, jeżeli jest ktoś dla mnie miły, miło i fajnie mi się z nim pisze, oraz jeżeli ktoś jest bardzo często aktywny na przykład na moich live'ach albo odcinkach. Kolejną rzeczą, to już taką bardziej kosztowniejszą, jeżeli chcecie mieć mnie natychmiast znajomych, to jest danie donata za 5 zł i napisanie, że chcecie, abym dodała Was do znajomych, na przykład właśnie na koncie Chloe. I właśnie za 5 zł dodaję na Chloe. Jeszcze jest jedna opcja, czyli jest to opcja dania, no właśnie taka opcja. Dania po prostu unikata z VIP-a. Dziękuję bardzo w ogóle za włoski pikselowe, jeszcze ich tutaj nie miałam. No i właśnie teraz muszę tą osobę dodać za to do znajomych. A jeżeli chodzi o dripy na Chloe, to zazwyczaj daję autograf za niego oraz wpisuję się do księgi gości. Co prawda dodaję za unikaty z VIP-a, jednak nie są to konkretnie wszystkie unikaty. Dodatków, rzeczy do pokoi i butów zawsze ludzie mają bardzo dużo i jest to unikat z VIP-a, który bardzo łatwo zdobyć. I jeżeli miałabym znowu dodawać każdego za jeden dodatek z VIP-a, no to powiedzmy prawdę, że znowu miałabym masę znajomych. Więc zazwyczaj za dodatki, rzeczy do pokoju oraz buty nie dodaję, chyba że to jest jakiś but czy tam dodatek, którego jeszcze z danego pakietu nie posiadam, albo jest w jakimś fikuśnym kolorze. Głównie dodaję za włosy, ubrania, sukienki, no w sumie ubrania to są sukienki, no ale po prostu za górę, za dół i za włosy. I tutaj dostałam znowu sukieneczkę, więc dodam. Na wszystkich innych moich kontach sytuacja się zmienia z dodawaniem. Zacznijmy od konta Kolekcja Chloe. Generalnie na moich pozostałych wszystkich kontach, jeżeli dacie mi donate'a, nieważne jaka kwota, i napiszecie, że na przykład chcecie, abym dodała Was na Kolekcja Chloe, no to wtedy Was dodam. Ale na Kolekcja Chloe zbieram oczywiście dripy i piksele, dziękuję bardzo za pozdro. Jest to konto głównie właśnie do otrzymywania ich od Was i jeżeli otworzę od Was dripa piksela, dziękuję za kolejne pozdro, możesz mi nie przerywać, otwieram, dodaję Was do znajomych i robię screena tego prezentu i pozdrawiam Was na odcinku. Dziękuję.
dziękuję. Czyli za na tym koncie dodaję za byle jakiego donata, za dripy piksele oraz za unikaty z VIP-a. Tak samo będzie wyglądało to oczywiście na innych kontach. Pokażę Wam teraz parę kont, które należą do mnie. Oczywiście nie pokażę tutaj wszystkich, tylko te, na których zazwyczaj jestem. I na innych kontach, typu właśnie i Unicorn i, także dodaję za unikaty z VIP-a, za dripy i byle jakie donaty oraz piksele, ale już nie robię screenów, dripów, pikselów, które dostałam i nie pozdrawiam na odcinku. Wtedy pozdrawiam tylko i wyłącznie na kolekcję Klali, jeżeli mi dacie. Kolejne moje konto to na przykład dripki, dripuch bądź kaszmir. Mam nadzieję, że już sprostałam Waszym pytaniom i będę odsyłała każdego, kto się mnie zapyta, za co dodaję na ten film, więc pozdrawiam osoby widoczne na ekranie, które poza lejwem dał mi donate, linka macie poniżej w opisie tego filmu oraz osoby, które dały mi się z kolekcji drip bądź piksel na konto kolekcji Klali. Więc w tym odcinku byłoby to na tyle. Jeszcze raz życzę Wam szczęśliwego nowego roku i udanego Sylwestra i widzimy się już w środę, czyli chyba jutro, o ile się obudzę, o godzinie 17:00, więc cześć!